To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste, odcinek 4. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Iwódź, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 4. już odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Cieszę się bardzo, że znaleźliście chwilę czasu, żeby tego podcastu wysłuchać, a naprawdę warto, bo dzisiaj mam dla Was bardzo konkretną, naszpikowaną wręcz wiedzę, rozmowę z prawnikiem, z osobą bardzo doświadczoną w obszarze tak zwanej sukcesji, czyli mówiąc ogólnie wszystkiego, co jest związane z dziedziczeniem, ze spadkami, z testamentami. Trochę sami zainspirowaliście mnie do tego tematu, bo w waszych mailach pytacie czasem o to, co zrobić, żeby moje dzieci nie odziedziczyły długów. Jestem w trudnej sytuacji finansowej i naprawdę martwię się o to. Albo rodzice zostawili mi do spłaty kredyt, odeszli z tego świata, a ja zostałem z długami. Nie mam pojęcia, co robić. I wreszcie zadajecie też pytania o to, czy warto mieć testament. Po co i co w nim powinno się znajdować? Właśnie tego typu tematy poruszam dzisiaj w mojej rozmowie z bardzo ciekawą osobą, z Łukaszem Martyńcem. Serdecznie zapraszam Was do jej wysłuchania. Tytuł dzisiejszego podcastu: czy warto mieć testament i jak nie odziedziczyć długów? To jeden z tych tematów, który bardzo często przewija się w waszych mailach. I właśnie dlatego moim gościem jest dzisiaj Łukasz Martyniec. Łukasz Martyniec, doradca sukcesyjny, prawnik z ponad 14-letnim doświadczeniem, który zajmuje się w skrócie tym, jak przekazać majątek z pokolenia na pokolenie w sposób mądry i uporządkowany. Cześć Łukasz. Witaj. Witam cię bardzo serdecznie. Powiedz kilka słów o sobie, przedstaw się naszym słuchaczom. Witam serdecznie wszystkich Państwa po drugiej stronie mikrofonu. Cóż, ja zajmuję się sukcesją. To jest taki dosyć zupełnie nowy przedmiot doradztwa. Chodzi o to, żeby w uporządkowany sposób przekazać majątek albo też działające przedsiębiorstwo z pokolenia na pokolenie. No właśnie, bo całe życie poświęcamy na to, żeby ten majątek gdzieś tam zgromadzić, żeby się nim cieszyć. No, ale wcześniej czy później dochodzi taki moment, kiedy musimy przekazać go dalej, następnym pokoleniom. Tak, my de facto właściwie uczymy się od nowa tej umiejętności, ponieważ cóż, no, od 25 lat zaledwie mamy możliwość budowania tych majątków. Jesteśmy pierwszym pokoleniem kapitalistów, jesteśmy pierwszym pokoleniem ludzi, którzy cokolwiek posiadają więcej niż mieszkanie komunalne i małego Fiata. I teraz warto by się było zastanowić, jak ciężko pracując, spłacając kredyty przez całe życie, spowodować, że ten majątek nie będzie potem dzielony i nie będzie kością niezgody pomiędzy rodziną, tylko jak spowodować, żeby był jeszcze bardziej pomnażany razem też z zachowaniem relacji rodzinnych. Poruszyłaś bardzo ciekawy temat, czyli kwestie zgody w rodzinie i ewentualnych konfliktów, które wynikają w sytuacji, kiedy gdzieś ten majątek się przekazuje. Spotkałeś się z jakimiś sytuacjami, kiedy no, rodzina nie mogła dojść do porozumienia, jak podzielić majątek? Dosyć często. Tutaj kwestia jest też taka, że wiesz, ja mam na co dzień tego typu sytuacje, bo moja żona jest sędzią w jednym z sądów rejonowych i zajmuje się między innymi podziałem majątków. I tam, gdzie te relacje rodzinne za życia jeszcze nie były dobre i nie były do końca poprawne, to potem wychodzi właśnie w sytuacji spadku i podziału spadku. Współpracuję też z taką panią mediator, która jest psychologiem z wykształcenia i w ogóle fanką mediacji, bo to jest piękna sprawa, tak, że zamiast iść do prawnika po to, żeby się kłócić, to lepiej pójść do mediatora po to, żeby się pogodzić. Jasne. I pani mediator bardzo często na etapie podziału majątku spadkowego, pracując z ludźmi, wydobywa z nich te prawdziwe problemy. I chodzi częściej o emocje, chodzi częściej o to, że ktoś miał poczucie, że był skrzywdzony, że nie wiem, mama czy tata kogoś mniej kochała. Ten majątek często jest wtórny. Natomiast właśnie im więcej będziemy, że tak powiem, za życia rozmawiali o tym szczerze i potrafili powiedzieć, na przykład, no nie wiem, najczęściej spotykana sytuacja, tak, mamy dwójkę, trójkę dzieci, a jeden dom czy mieszkanie, który wyczerpuje tak naprawdę 80 czy 90% wartości majątku rodzinnego. No i jak to podzielić? Testament to jest odpowiedź na takie pytanie, bo
To jest pierwsza rzecz, o jakiej się myśli. To zrobimy testament, ale chwilę potem kojarzymy sobie to z tym, że testament to robimy raczej tuż przed śmiercią. Czy to jest dobre podejście? No niestety w Polsce, tak jak mówisz, jest taka częsta praktyka, że odkładamy ten moment spisania testamentu niemal do ostatniej chwili. Ale po co taka osoba, nie wiem, 30-paroletnia powinna przygotować testament? Co to da? To jest ważne na kilku płaszczyznach. Ja ci powiem, ja mój pierwszy testament napisałem, kiedy miałem 26 lat. Mhm. Dzisiaj mam lat 38, zmieniałem go już 3 razy. Ważne, żeby też aktualizować testament adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości. Natomiast testament, cóż, no w młodym wieku ryzyko śmierci duże nie jest, ale nie jest to też wykluczone. Tak? Są wypadki, są choroby, są naprawdę szczególne sytuacje. I na taką okoliczność myślę, że w większości rodzin, które mają małe dzieci, które mają kredyty, nie można testamentu po prostu nie mieć. Dzisiaj medycyna robi postępy, obyśmy dożyli setki. Tak? Ja zawsze na szkoleniach opowiadam, że obyśmy właśnie do tej setki dożyli. Tak? Nie jestem pewny, że dociągnę, a ty też myślisz, do setki. No ja mam kontrakt na 120. Nie no, żartuję oczywiście, wiecie państwo, to przecież nie zależy od nas. Jakbyśmy tak krótko mieli powiedzieć, po co w ogóle przygotować testament, to jakbyś to tak najkrócej czy najogólniej ujął? Po to, żeby uporządkować przekazywanie majątku i między innymi też zająć się zabezpieczeniem naszych najbliższych przed długami spadkowymi. Testament powinien przeprowadzić rodzinę przez ten trudny okres, pomóc im przejąć majątek w sposób uporządkowany, bezkonfliktowy i przejąć szybkie zarządzanie majątkiem. Chodzi też o to, szczególnie dzisiaj, jeżeli mamy majątki takie wymagające szybkiego zarządzania, mówię głównie o biznesie, jest to wręcz wymagane. Kilkakrotnie zdarzyło mi się, że otrzymałem od moich czytelników pytanie, co zrobić w sytuacji, kiedy odziedziczymy długi po kimś z naszej rodziny. To mnie bardzo zastanowiło, no jak to jest, żyjemy sobie nieświadomie i nagle może się okazać, że co, że mamy do spłacenia czyjś dług? No tak, tak, tak to wygląda. To opowiedz o tym, jak w naszym prawie to jest normalnie ułożone. Widzisz, spadek to jest zgodnie z definicją, która jest w kodeksie cywilnym. Prezent od cioci. Prezent od cioci, tak. Może być, że od cioci, tak. Może być, że od kogoś zupełnie dalszego. Ale czy faktycznie to jest prezent, tak? No właśnie, prezent, pytanie, czy w cudzysłowie, czy nie w cudzysłowie. Kwestia jest taka, że spadek to jest zespół praw i obowiązków, czyli zarówno prawa, to co posiadamy, to jest prawo własności, prawa rzeczowe, tak, zespół wszystkich rzeczy, które nabywamy, a z drugiej strony są to zobowiązania, obowiązki, gdzie musimy pewne długi zapłacić. I teraz, dziedziczymy zarówno majątek, jak i długi. Jak i długi, tak, czyli i aktywa, i pasywa. I teraz warto mieć świadomość, że te długi nabywamy niejako automatycznie w bardzo wielu sytuacjach. Może zdarzyć się tak, że odziedziczymy po kimś długi, nie wiedząc nawet o tym? Oczywiście, że tak. Są tak naprawdę 3 sytuacje, 3 sposoby, w jaki możemy odziedziczyć coś po kimś. Może to być dziedziczenie wprost, dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza i ewentualnie możemy taki spadek odrzucić. Tak, tak. Czyli wprost z dobrodziejstwem inwentarza i odrzucamy. Czyli dziedziczenie wprost oznacza, że to są i aktywa, i pasywa w pełnej wysokości, czyli majątek i długi. Już mówię. Odpowiadamy wtedy za zobowiązania, nieważne jak wysokie, czyli może być tak przykładowo, że odziedziczyliśmy majątek wartości 1000 zł i długi wartości 1 000 000. Odpowiadamy do 1 000 000. Czyli dziedzicząc pogarszamy bardzo mocno swoją sytuację finansową. Dokładnie, mało tego, nie ma znaczenia, kiedy te długi zostały ujawnione, bo może być tak, pamiętajmy, że jakieś zobowiązanie zabezpieczone wekslem ujawniło się 20-30 lat po śmierci zmarłego. Jeżeli to jest weksel odpowiednio wypełniony i jest w rękach dobrego prawnika, to choćby po 30 latach może zostać wypełniony i dorwą nas, że tak powiem. To z tego, co mówisz, takie przyjmowanie spadków wprost jest bardzo ryzykowne. Przyjmowanie spadków wprost, jeżeli ja nie wiem, jakie były interesy zmarłego, jakiego rodzaju działalność prowadził, jakie miał zwyczaje, czy zaciągał zobowiązania, czy nie, jest faktycznie wielkim ryzykiem i właściwie nie powinno się tego robić. Natomiast druga strona medalu jest taka, że jeżeli dziedziczymy po kimś najbliższym, co jest najczęściej spotykaną sytuacją, wtedy najczęściej też nasz majątek jest wyższy niż długi, które dziedziczymy. Czyli przyjęcie spadku z kolei z dobrodziejstwa inwentarza nie ma sensu, bo nie daje nam nic. Nawet jeżeli mamy kredyt, może być tak, że mamy, nie wiem, mieszkanie czy dom wart 1 000 000 zł, tak przykładowo, a kredyt jest na 700 tysięcy. Okej, czyli przy dziedziczeniu wprost to jest ten podstawowy, najbardziej automatyczny sposób dziedziczenia, kiedy nic nie robimy, to tak naprawdę w sposób domniemany dziedziczymy po naszych bliskich. No właśnie to domniemanie jest problemem, czyli mamy 6 miesięcy na reakcję, na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, jeżeli tego nie złożyliśmy, jako osoba pełnoletnia przyjęliśmy spadek wprost. Drugi sposób, przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Wyjaśnij proszę, co to oznacza.
Przyjęcie z dobrodziejstwa inwentarza polega na tym, że jest sporządzany urzędowo, robi to komornik bądź poborca skarbowy, spis inwentarza, który obejmuje wszystkie aktywa i pasywa, które posiadamy, czyli zarówno nasz majątek, jak i wszystkie zobowiązania. Dokładnie tak. My składamy wniosek o tym, że przyjmujemy spadek, ale z dobrodziejstwem inwentarza. I teraz co to jest ten inwentarz? Inwentarz jest sporządzany urzędowo dzisiaj przez komornika bądź poborcę skarbowego. Najczęściej to jest komornik. I teraz sąd wyznacza takiego komornika. Komornik po umówieniu się przychodzi do spadkobierców, którzy mają mu przedstawić wszystko według ich wiedzy najlepszej, co wchodziło w skład spadku, zarówno in plus, jak i in minus. Czyli zarówno majątek, jak i dług. Tak jest. Czyli patrzymy na to przede wszystkim, co było zarejestrowane. Od nieruchomości począwszy przez pojazdy, tak, poprzez konta, rachunki bankowe, nie wiem, jednostki TFI i tak dalej. Czyli ten inwentarz to jest zestawienie aktywów. Tak, czyli całego majątku, który posiadamy i zestawienie wszystkich długów. No dobrze, czyli mamy sytuację, w której komornik sporządził spis inwentarza, zatem wiemy dokładnie, ile jest majątku, wiemy, ile jest długów. No i załóżmy, że mamy pierwszą sytuację taką, że majątku jest 1 000 000 zł, długów jest 300 tysięcy, czyli okej, przyjęliśmy spadek, jesteśmy 700 tysięcy do przodu. Ale sytuacja może być również taka, że jest sporządzony spis i okazuje się, że majątku jest mniej, a długów znacznie więcej niż wartość tego majątku. I co się dzieje wtedy? Wtedy się okazuje, że spis miał sens, tak, bo spełnił swoją rolę, czyli wysokość aktywów jest górną granicą odpowiedzialności za długi. Nie zapłacimy więcej niż nabyliśmy w spadku. Ten spis inwentarza nas wtedy chroni. Czyli załóżmy, że aktywów, czy też majątku jest za 1 000 000 zł, a długi wynoszą 1,5 miliona zł. Mhm. Czy to oznacza, że musimy spłacić 1 000 000 zł długów, tak? Tak. I robimy to zgodnie ze spisem, z tym wykazem, który zrobił komornik, gdzie komornik mógł dowiedzieć się o tych długach, co do których spadkobiercy nie mieli wiedzy. Mógł zapytać się banków, urzędów skarbowych, innych instytucji, gdzie zmarły mógł takie długi posiadać. Jeżeli za kilka lat wyjdą kolejne długi, tak jak ten weksel, one nie mają znaczenia. To też jest bardzo istotne, że spis nas chroni co do ilości wierzycieli. I teraz my musimy to spłacić proporcjonalnie, przy czym należy pamiętać, że w momencie, kiedy nabyliśmy spadek, majątek nabyty drogą spadku i majątek wcześniej przez nas posiadany zlewa się w jedną całość. Odziedziczyliśmy, nie wiem, nieruchomość wartą 1 000 000 zł po cioci. Mhm. Myślimy sobie, że sprzedamy tę nieruchomość i spłacimy tamte długi i jest okej. Ale to nie do końca tak. No niestety, bo w tym momencie wierzyciele będą prowadzić egzekucję z tych składników majątku, z których im łatwiej ją prowadzić. Czyli jeżeli wcześniej, przed nabyciem spadku, mieliśmy na przykład rachunek w banku czy konto emerytalne, to prędzej to konto będzie zajęte, niż będzie prowadzona egzekucja z nieruchomości. Nasz majątek zlewa się z majątkiem odziedziczonym, to znaczy, że w pierwszej kolejności na przykład wierzyciele mogą sięgnąć po nasze oszczędności naszym koncie. Czyli zajmą nam konto, przychody z pensji, tak, czy samochód, który posiadamy. I wcale nie muszą czekać na to, aż my sprzedamy na przykład tą nieruchomość, którą odziedziczyliśmy. Dokładnie. Poza tym jeszcze jest jeden ważny szkopuł. To, że w spisie wyjdzie, że nieruchomość jest warta 1 000 000, bo tyle wyszło z wyceny sporządzonej przez biegłego, a my potem ją sprzedamy za 900 tysięcy albo za mniej, tak, to wcale nie znaczy, że będziemy odpowiadali do górnej granicy 900 tysięcy. Kolejna kwestia, jeżeli będziemy... Czyli liczy się ta wartość, która pojawiła się w spisie inwentarza. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli będziemy później to sprzedawali, to warto pamiętać, że przy nieruchomości, jeżeli ją sprzedamy w ciągu 5 lat, płacimy 19% podatku właściwie od całej ceny, którą uzyskaliśmy. No to Łukasz, tak ciebie słucham, to mogę dojść do wniosku, że chyba najlepszym sposobem, kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości, że długi mogą przekraczać majątek, jest odrzucenie spadku. Faktycznie tak jest? Tak często podpowiadają notariusze bądź prawnicy i faktycznie mieliby rację wtedy, gdybyśmy dziedziczyli po kimś dalekim, tak, co faktycznie nie mamy z nim relacji, nic nas z nim majątkowo nie łączy. Natomiast w większości sytuacji dziedziczymy po osobach bliskich, po małżonkach. Małżeństwo posiadają jakąś wspólną nieruchomość, umiera mąż, żona wie, że ten mąż miał długi, nie chce ich dziedziczyć, odrzuca spadek. No i wtedy jest kilka powodów, nad którymi się trzeba zastanowić, dlaczego jednak spadku nie odrzucać. Pamiętajmy, że odrzucenie spadku powoduje, że odrzucamy nie tylko długi, ale też majątek. W ogóle nie wchodzimy do spadku. I pierwszym takim efektem jest to, że w nasze miejsce wchodzą kolejni spadkobiercy ustawowi, którzy zgodnie z kodeksem cywilnym dziedziczą. Czyli jeżeli właśnie, tak jak mówisz, żona odrzuca spadek, to w tym momencie w jej miejsce wchodzą dzieci.
Jeżeli dzieci są pełnoletnie, być może też odrzucą spadek, ale wtedy mogą być wnuki, prawda? Natomiast zawsze, kiedy to trafi na osoby małoletnie... Czyli to odrzucenie gdzieś tam przechodzi jest dalej spychaniem na, problemu niżej, tak? Jest spychaniem problemu niżej na często członków najbliższej naszej rodziny. Zawsze właśnie przy odrzucaniu spadku trzeba się zastanowić nad tym, kto będzie dalej dziedziczył, czy mamy kontrolę nad tym, tak? Bo wiesz, jeżeli ja bym nie lubiał swojej rodziny, tak? Nie byłoby tam wśród tych najbliższych osób małoletnich, nie ma sprawy, odrzucam. Ale jeżeli odrzucę, a mam małoletnie dzieci, to muszę się liczyć z tym, że w ciągu 6 miesięcy to postępowanie muszę przeprowadzić. Miałem niedawno sytuację w jednej z rodzin, gdzie zmarł właściciel firmy, zostawił kilkaset tysięcy złotych długów i jego dzieci pełnoletnie odrzuciły spadek, natomiast zabrakło im 2 dni, żeby się uprawomocnił postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na odrzucenie w imieniu tych najbardziej małoletnich. Tam były wnuki, jedno miało 3, drugie 11 lat. Czyli te dzieci przyjęły, tak? Czyli te dzieci przyjęły. I teraz sytuacja jest taka, że mamy ileś tam nieruchomości, które są zabezpieczone księgami wieczystymi. Tak, księgi wieczyste są zajęte przez banki. To było na etapie zaciągania tych kredytów. Banki prowadzą egzekucję, czyli sprzedają no, taniej niż drożej raczej, prawda? Natomiast ci rodzice mają związane ręce, bo z kolei gdyby oni chcieli to sprzedać, to muszą mieć zgodę sądu rodzinnego. A sąd rodzinny, pamiętajmy, jeżeli małoletni nabędzie majątek, ma obowiązek chronić interes majątkowy dziecka. Czyli jeżeli jest rozbieżność pomiędzy innym interesem, na przykład rodziny czy firmy, wygrywa interes dziecka. Nie życzę ci tego, ale załóżmy, że umiera ktoś w twojej rodzinie, powiedzmy jakaś ciocia, wiesz, że ty masz prawo do spadku po tej cioci. Co robisz? Przyjmujesz wprost, przyjmujesz z dobrodziejstwem inwentarza, czy odrzucasz? Cóż, no przede wszystkim staram się zebrać jak największą ilość informacji na temat stanu majątkowego cioci. Jeżeli tam są jakieś aktywa, które są ciekawe, no to prawdopodobnie skłaniałbym się do nabycia spadku, ale na pewno nie wprost. Bo... Okej, czyli pierwsza możliwość przyjęcie spadku wprost po kimś bliskim, ale o kim, czy po jakimś dalszym krewnym, o którego stanie majątku nie mamy pojęcia, nie przyjmujemy wprost. Nie przyjmujemy wprost. Zawsze, kiedy mamy wątpliwości co do długów potencjalnie, które tam mogłyby być, na pewno nie przyjmujemy wprost. Przyjmujemy z dobrodziejstwa inwentarza. To jest... Okej, czyli również nie odrzucamy automatycznie, tak jak to jest najczęściej doradzane? Odrzucać, no cóż, jeżeli bym odrzucał, to z kolei zrobiłbym źle moim kolejnym krewnym, którzy dziedziczą z ustawy, czyli moim dzieciom, tak, bądź też bliższym krewnym. Zawsze, kiedy jest dziedziczenie z dobrodziejstwa inwentarza u dzieci i chcemy to zrobić inaczej, tak, czyli właśnie w ich imieniu jako rodzice odrzucić, musimy mieć zgodę sądu rodzinnego. Co trwa, tak, to jest osobne postępowanie, które musimy zrobić w sądzie rodzinnym, więc jeżeli miałbym małoletnie dzieci, na pewno bym nie odrzucał spadku. Czyli preferowany przez ciebie jako prawnika zajmującego się tym na co dzień, widzącego wiele sytuacji, sposobem jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza? W zdecydowanej większości przypadków tak. Przy czym wtedy, kiedy nie wiemy, jakie są relacje majątkowe zmarłego, bądź wtedy, kiedy wiemy ewidentnie, że długów jest więcej niż majątku, wtedy ten spis inwentarza nas ratuje. No dobrze, czyli jak widać, okazuje się, że ten spadek, o którym często gdzieś tam w filmach pokazują, że to taki fajny sposób na to, żeby się wzbogacić, od czasu do czasu może być też źródłem poważnych dla nas problemów. Łukasz, a popatrzmy teraz na sytuację z drugiej strony. Czyli my chcemy przygotować naszą rodzinę na moment naszej śmierci. Wiadomo, nie myślimy o tym na co dzień, ale warto być na to przygotowanym właśnie po to, żeby później nie było bałaganu przy przekazywaniu tego majątku, czy... Rozmawialiśmy o tym wiele razy, kłótni najzwyczajniej, tak? Tak. I właśnie w rodzinie, ponieważ nie wiadomo, kto do czego ma prawo, kto co dziedziczy i tak dalej. Pieniądze jednak budzą ogromne emocje. Jak się do tego przygotować? No właśnie temu służy planowanie spadkowe, które jest przede wszystkim prewencją. I tutaj chodzi zarówno o zminimalizowanie, czy wręcz uniknięcie odpowiedzialności za długi. Tu jeszcze też są na to odpowiednie sposoby. Natomiast przede wszystkim na zachowanie relacji rodzinnej i na spowodowanie, że majątek będzie podzielony zgodnie z wolą wszystkich zainteresowanych. Tutaj ważne jest też, żeby tych rozmów na temat właśnie sposobu podziału majątku nie odkładać, żeby stały się takim codziennym tematem rozmów, może nie codziennym, tak, ale takim normalnym tematem rozmów. Przy każdego dnia, no to jak tam, co dzisiaj na temat spadku, to by było trudne. Tak, ale zobacz, przy tych obiadach my przecież mówimy sobie, tak, córka się dostała na studia, no to kupmy jej mieszkanie.
prawda? I to jest planowanie zarządzania majątkiem w danej rodzinie. Syn skończył jakąś uczelnię, no to pomagamy mu, dajemy mu darowizną, nie wiem, jakąś kwotę pieniędzy po to, żeby sobie włożył jako wkład własny. I my bardzo chętnie robimy to zarządzanie majątkiem, ale w perspektywie właśnie życia, a nie na wypadek, gdyby kogoś zabrakło. My mówimy o tym. Mhm. Tematy dotyczące śmierci są tematem często tabu, są tematem omijanym, są tematem odkładanym na później. Natomiast jeżeli, wiesz, ja miałem bardzo wiele sytuacji, gdzie byłem proszony w rodzinach o pomoc wtedy, kiedy ktoś już miał 3-4 tygodnie, tak, i to wynikało z jakiejś diagnozy medycznej. To nie jest dobry pomysł. To jest ostatni moment, gdzie jest potężna presja czasu, potężna presja rodziny, gdzie nie jesteśmy w stanie szybko wypracować jakiegoś sensownego rozwiązania. Jest bardzo dużo emocji. Mało tego, może okazać się, że wiele narzędzi, które normalnie mamy do dyspozycji, rozwiązań w oparciu o testamenty, bądź właśnie to narzędzie, które nam pozwala zabezpieczyć długi, tak, rodzinę przed długami spadkowymi, czyli polisa na życie, jest już nieosiągalna. Chodzi o to, że no cóż, polisa na życie, jak wiesz doskonale, taką ochronną, prawda, kupujemy zdrowiem. Musimy być w odpowiednim stanie zdrowia. Im młodsi jesteśmy, tym taniej to kosztuje. A jeżeli to pozostawimy na ostatnią chwilę, polisy nie dostaniemy na pewno. Czyli co, sposobem na to, żeby w taki uporządkowany sposób przekazać nasz majątek kolejnym pokoleniom, to jest skorzystanie z tych dwóch narzędzi, czyli z testamentu i z polisy ubezpieczeniowej? To są podstawowe narzędzia. Tutaj w rodzinach pojawia się jeszcze czasami kwestia ustroju majątkowego małżeńskiego i umów majątkowych małżeńskich. Zwróć uwagę, że ja mogę dysponować tym, co weszło do spadku po mnie, czyli coś, co jest w moim majątku osobistym, a nie co w majątku wspólnym. Jeżeli jest coś w majątku wspólnym, to ja dysponuję połówką samochodu, mieszkania czy konta w banku, co może utrudniać właśnie tego typu zarządzanie. Natomiast przede wszystkim ważne są rozmowy. Przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy oswoili się z tym tematem i na bieżąco pilnowali, aktualizowali już spisane testamenty i plan finansowy dotyczący właśnie polis, które zabezpieczają rodzinę przed długami. Łukasz, wyobraźmy sobie taką częstą sytuację. Normalna rodzina, mąż, żona, dwójka dzieci, mieszkanie z kredytem hipotecznym, jakiś samochód, powiedzmy, że kredyt hipoteczny to jedyny dług. W sumie majątek przewyższa wszystkie długi. No i teraz, po co takiej rodzinie testament? Są młodzi, są zdrowi. Co ten testament da? Kilka kwestii. Pierwsza jest taka, żeby zabezpieczyć ten majątek, bo zwróć uwagę, jeżeli masz kredyt bankowy, dobrze by było zrobić tak, żeby później bank nie zabrał nam tego mieszkania. No właśnie, bo co się stanie w sytuacji, załóżmy, że no, straszne nieszczęście, ojciec ginie w wypadku samochodowym, zostaje żona i dwójka dzieci. Co się może wtedy dziać? Co się dzieje z majątkiem? Przede wszystkim wygasa małżeństwo, czyli ten majątek, który był wspólny jeszcze do niedawna, pęka na pół. Tak. Połowę zostaje u małżonki, jako żyjącego małżonka. Druga połowa weszła do spadku, dziedziczy małżonka i dwójka dzieci, powiedzmy tak przykładowo, w częściach równych. Tak, czyli już mieszkanie, jeżeli kupiliśmy je wspólnie i mamy wspólny kredyt, to okazuje się, że już prawnymi właścicielami części tego mieszkania są dzieci. Dokładnie. Powiedzmy, że to są dzieci małe. I mamy kolejny problem, bo teraz mama, tak, wdowa, osoba, która chce dysponować tym majątkiem, czyli na przykład chce pójść do banku i renegocjować umowę kredytu. Albo chce sprzedać mieszkanie na przykład, tak, bo jest za duże, bo zostali we trójkę i wtedy sensownie byłoby się przeprowadzić i to się może okazać trochę trudne. Tak, bo właśnie już nie jest pełną właścicielką mieszkania, musi mieć zgodę sądu rodzinnego, który w tym momencie będzie chronił interesu dziecka jako priorytetu. Dzieci, nawet jeżeli są dziećmi kilkuletnimi, są prawnymi właścicielami wtedy części tego mieszkania, więc my nie możemy sprzedać tego mieszkania bez zgody naszych dzieci, ale ponieważ nasze dzieci nie są pełnoletnie, to ich interesu chroni sąd rodzinny. Czyli wszystkie decyzje musimy wtedy jakby podejmować we współpracy z sądem rodzinnym. Czyli jest postępowanie przed sądem rodzinnym, które sobie trwa ładnych parę miesięcy. Dziecko jest reprezentowane w takiej sytuacji przez kuratora i dopiero po uzyskaniu zgody, po przeprowadzeniu tamtych czynności możemy na przykład pójść do notariusza i sprzedać mieszkanie. I może się okazać, że w pewnych sytuacjach taka sprzedaż mieszkania jest niemożliwa, bo na przykład sąd rodzinny stwierdzi, że to nie byłoby w interesie dzieci. Dokładnie. Na przykład, szanowna pani, proszę sobie znaleźć lepszą pracę i mieć wyższą zdolność kredytową, to wtedy bank nie wypowie kredytu. Spotkałeś się z takimi sytuacjami, że sąd rodzinny tak nie godził się? Tak. Co w takim razie powinniśmy zapisać w naszym testamencie, żeby takiej sytuacji uniknąć? Ja zwracam uwagę bardzo często na strukturę majątku.
jeżeli majątek jest jednoskładnikowy, czyli masz do czynienia, to w większości rodzin chyba tak to wygląda, że masz do czynienia z jednym mieszkaniem czy domem, który wyczerpuje swoją wartością 80 czy 90% wartości w ogóle tak, całego tak majątku, jest. To najlepszym takim rozwiązaniem jest powołanie się nawzajem małżonków do całości spadku. Czyli jak ja umieram, to właścicielką wszystkiego będzie moja żona. Tak. W przypadku jej śmierci to ja jestem właścicielem wszystkiego. Trochę egoistyczne w stosunku do dzieci, nie sądzisz? To nie zabezpiecza majątkowo dzieci, owszem, ale z punktu widzenia ciągłości zarządzania majątkiem, możliwości dysponowania tym majątkiem jest zbawienne, bo ten drugi żyjący małżonek może być stroną rozmowy w banku, może swobodnie tym majątkiem dysponować. Okej, czyli jeżeli odchodzi nam ta cała procedura zabawy, w cudzysłowie, tak, z sądem rodzinnym. Dokładnie tak. Kwestia jest też czyli taka, przepisujemy wszystko na siebie nawzajem. Przepisujemy na siebie nawzajem. Jeżeli majątek jest jednoskładnikowy, a chcemy zabezpieczyć dzieci, możemy to zrobić właśnie poprzez polisę na życie. Polisa na życie może na taką okazję, że tak powiem, wygenerować dodatkową gotówkę, która może być przeznaczona potem dla dzieci. Mówimy tutaj o czystych polisach ochronnych. Dokładnie tak. Wiesz, że ja jestem raczej ze względu na wysokie koszty, nie jestem specjalnym fanem polis inwestycyjnych, dlatego staram się to sprecyzować, że tutaj mówimy o polisach ochronnych. No na całym świecie tak to działa, że właśnie polisy ochronne i tutaj ich celem jest często zabezpieczenie kredytu, to jest jakby jedna sprawa, tak? Też chciałbym zwrócić Ci uwagę, że bardzo mocno trzeba patrzeć na ręce bankom, ponieważ polisy, które są sprzedawane razem z kredytem, często nie mają pełnej ochrony. Czasami działają na przykład tylko w sytuacji śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, bądź są określone wyłączenia dotyczące chorób i ostatecznie świadczenie nie będzie wypłacone. Jasne, czyli to już osobny temat, to jest osobny temat. Polisy ochronne, ale tak, zgadzam się, że warto bardzo dokładnie natomiast porozmawiać z doradcą finansowym w tym zakresie, z agentem ubezpieczeniowym, a niekoniecznie brać to, co bank nam sprzedaje. Natomiast ta polisa może zabezpieczyć zarówno spłatę kredytu, jak też kwestię utraconego dochodu w rodzinie, bo ktoś zarabiał ileś pieniędzy co miesiąc, w tej chwili już nie zarabia, jak też właśnie rozliczenia pomiędzy poszczególnymi osobami. Trochę pozbawiamy dzieci tak, prawa do tego majątku i może się zdarzyć, że kiedy dzieci dorosną, to nie będą z tym zachwycone. Jak najbardziej. I tutaj pamiętajmy, że dziecko zawsze ma prawo w takiej sytuacji, przy tak sporządzonym testamencie, do wystąpienia nawet do własnego rodzica z roszczeniem o zachowek. Dziecko, kiedy skończy 18 rok życia, ma 5 lat na to, żeby z takim roszczeniem wystąpić. To jest okres w życiu każdego z nas, kiedy jesteśmy najbardziej przewidywalni, odpowiedzialni, niepodatni na wpływy osób trzecich, prawda? Tak, kiedy bardzo się buntujemy i mamy swoje pomysły na życie. Otóż to. Jednym z takich pomysłów może być to, że otóż to. Ojciec mnie całe życie wkurzał, więc teraz wystąpię do niego o zachowek. Tak? Tak jest. Zachowek to jest prawo, które nam przysługuje, jeżeli zostaniemy pominięci w testamencie i pominięci w darowiznach rozdawanych za życia przez zmarłego. I w tym momencie dziecku należy się 2/3 wartości tego, co dziedziczyłoby z ustawy. Dla małoletnich to jest 2/3, dla pełnoletnich to jest połowa. Jeżeli majątek jest już jeszcze na etapie pisania testamentów, jeżeli majątek jest wieloskładnikowy, to możemy pewne składniki przeznaczyć dla dzieci. Ale żeby to były te składniki, które faktycznie mają docelowo stać się w ich posiadaniu. Jeżeli takiego majątku nie posiadamy, jeżeli faktycznie mamy jedno mieszkanie czy dom, który wyczerpuje większość zdecydowaną spadku, dziecko można zabezpieczyć polisą na życie. Czyli małżonkowie nie dość, że mają te testamenty, to jeszcze mają polisy, gdzie uposażają siebie nawzajem na odpowiednią kwotę. Dobrze by było, żeby ta kwota była przynajmniej na wartość tego właśnie zachowku. I zobowiązują się jednocześnie, żeby wypłacić te pieniądze dziecku. Mogą być te pieniądze wypłacone od razu, bądź w momencie, kiedy dziecko skończy 18 rok życia. Łukasz, często spotykam się w pytaniach od moich czytelników i od osób w bardzo trudnej sytuacji finansowej, które są naprawdę mocno zadłużone, że boją się oni tego, że po ich śmierci rodzina odziedziczy te długi. Czyli nie tylko sami mają teraz problemy, ale później jeszcze tak naprawdę w jakiś sposób, używam teraz cytatu z maila, zmarnuje życie mojej rodzinie. Co teraz zrobić? Jak zabezpieczyć dzieci przed taką sytuacją, że ja umieram, a żona i dwójka moich dzieci zostają z moimi długami? Często jest tak, że był jakiś majątek, a jednocześnie na przykład przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej, czy właśnie popadnięcia w taką spiralę kredytową, powstały długi.
I teraz dobrze jest zrobić to w ten sposób, żeby powołać do spadku jedną osobę, która jest pełnoletnia, prawda? Czyli w tym wypadku żonę? Na przykład żonę, tak? Chodzi o to, żeby właśnie uniknąć sytuacji, kiedy dziedziczą małoletnie dzieci, konieczności uzyskiwania zgód sądu rodzinnego i tak dalej. Czyli to już zapisujemy w testamencie za naszego życia, że w przypadku śmierci... Tak, do całości spadku powołuje żonę, to tak mniej więcej brzmi. Następnie, jeżeli wiemy, że majątek jest przykładowo na 500 000 zł, tak, a długi są na 2 000 000 zł, no to wiemy, że naszą górną granicą odpowiedzialności przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tak, jest 500 000. Tak. Więc zabezpieczamy źródło finansowania tego 500 000, tak, i to może być właśnie poprzez polisę na życie. Pamiętajmy, że polisa na życie jest wypłacana poza spadkiem, nie jest brana pod uwagę w ogóle do tych rozliczeń. Jasne. To też jest jej duża zaleta. I w tym momencie żona nabywa cały spadek, przyjmuje spadek z dobrodziejstwa inwentarza, jednocześnie zostają jej wypłacone pieniądze z polisy. Pieniędzmi z polisy spłacamy zobowiązania i sprawa jest czysta. Może być też taka sytuacja, no już skrajna. Jest taki raport Infodług, który pokazuje, ile wynoszą zadłużenia tych najbardziej zadłużonych osób w Polsce. No to są dziesiątki milionów złotych. Szanse, że taka osoba wyjdzie z tych długów, są minimalne. Jeżeli wszyscy spadkobiercy będą spadek odrzucać, to ten spadek i tak będzie przechodził gdzieś tam niżej, prawda? Co zrobić wtedy? Jak wtedy zabezpieczyć rodzinę przed takim kolosalnym długiem? Wiesz, takie długi najczęściej nie biorą się znikąd. To są często długi wynikające z tego, że ktoś prowadził firmę, ta firma z różnych przyczyn nie poszła dalej. Tak? Tak, nie udało się, a wielkie kredyty zostały. Ja obsługuję właśnie głównie przedsiębiorców tutaj przy sukcesji w firmach rodzinnych i no cóż, przy takich sytuacjach, ale wiesz, bo do tego trzeba się przygotować. Im mniej majątku, tym lepiej. Prawda? Bo tym majątkiem potencjalnie odpowiadamy. Jeżeli tam faktycznie nie ma majątku, to najprostsza sprawa jest powołanie do całości spadku w testamencie Skarbu Państwa. Skarbu Państwa? Skarbu Państwa. Skarb Państwa spadku nie może odrzucić, a efekt jest taki, że Skarb Państwa dziedziczy z dobrodziejstwa inwentarza, tak? Odpowiada do wysokości aktywów, których tam właściwie nie ma. Natomiast przede wszystkim nasza rodzina jest zwolniona z obowiązku wykonywania tych wszystkich procedur. No tak, czyli unikamy sytuacji takiej, że żona odrzuca spadek, potem dzieci muszą odrzucić spadek i potem wszyscy kolejni w rodzinie muszą odrzucić dokładnie spadek. Dokładnie tak. Łukasz, bo ty specjalizujesz się tak naprawdę w tych najtrudniejszych sprawach, tych, gdzie w grę wchodzą właśnie skomplikowane konstrukcje, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, kilka różnych firm, skomplikowane powiązania rodzinne. Ty jesteś w stanie ustrukturyzować to w taki sposób, żeby faktycznie po śmierci członków takiej rodziny przekazanie majątku odbyło się w sposób uporządkowany. Staram się, to znaczy, widzisz, no, niedawno zgłosiła się do mnie rodzina, dwóch panów łącznie prowadzą 26 spółek. Z czego dwie spółki to są takie główne firmy, tak? Pozostałe były gdzieś przez ostatnie 20 par lat nabywane z rynku. Jest kilku innych jeszcze udziałowców. I teraz my przede wszystkim staramy się tak zrestrukturyzować majątek, tak nim pokierować, aby można było przeprowadzić po pierwsze zmianę pokoleniową w firmie, bo dzieci tych panów w jednej i w drugiej rodzinie szykują się stopniowo do przejęcia rodzinnego imperium. Z drugiej strony, żeby zabezpieczyć, ja to nazywam strefa seniora, czyli pokazać, dać seniorom możliwość po pierwsze korzystania z majątku, po drugie zabezpieczenia im odpowiedniej wysokości przepływów finansowych, żeby mogli żyć na odpowiednim poziomie. I na to dopiero nakładamy tak zwany plan awaryjny, który mówi o planowaniu spadkowym. W biznesie plan awaryjny poza testamentami czy planem finansowym związanym z polisami obejmuje także odpowiednią formę prawną biznesu, czyli jeżeli chcemy, żeby firma przetrwała śmierć właściciela, to musi być już firma, my to nazywamy w naszym żargonie unieśmiertelniona, żeby ta śmierć nie wywołała ostatecznych perturbacji, tak, żeby nie było likwidacji firmy z mocy prawa, upadłości itd. Łukasz, bardzo ci serdecznie dziękuję za mnóstwo bardzo ciekawych i otwierających oczy myśli. Powiedz, gdzie można cię znaleźć w internecie, gdzie można dowiedzieć się więcej o tobie i o twojej działalności? Ja prowadzę od 2 lat taki portal. Portal nazywa się planowaniespadkowe.pl, czyli zapraszam na www.planowaniespadkowe.pl. Tam koncentruję się właśnie na tej najtrudniejszej sferze, czyli konsekwencjach śmierci, na tym, co jest dla nas najtrudniejsze do rozmów, do rozważań. Chciałem stworzyć takie miejsce w internecie, żeby można było sobie w zaciszu gabinetu poczytać na te tematy, nie musząc konsultować się z kimkolwiek. I mam nadzieję, że zaczyna to przynosić efekty, bo widzę, że coraz więcej maili, coraz więcej osób zainteresowanych tą wiedzą się do mnie zgłasza.
Natomiast, no cóż, kancelaria, którą prowadzę, to jest Kancelaria Sukcesyjna Martyniec, www.kancelariasukcesyjna.pl, i tam z kolei piszę trochę na temat doradztwa sukcesyjnego, czyli pokazuję, jak bardzo jest to wielopłaszczyznowy, interdyscyplinarny i nowy tak naprawdę dział doradztwa, który wykracza ponad to, co robią normalnie prawnicy, tak, czy doradcy finansowi. Łukasz, teraz serdecznie dziękuję. Temat trudny, a spotkaliśmy się w niedzielę rano o godzinie 9, więc myślę, że teraz napijemy się dobrej herbaty, żeby odpocząć nie tylko od tych wszystkich kwestii prawnych, ale też od myślenia o tych sprawach ostatecznych. Dzięki serdeczne, a Was zapraszam serdecznie do odwiedzenia strony Łukasza www.planowaniespadkowe.pl. Dziękuję bardzo. No, i jak tam Wasze wrażenia po wysłuchaniu tej rozmowy? Nie da się ukryć, że mamy niezły młyn w prawie i że to są sprawy, co tu dużo kryć, mocno skomplikowane. I kto o tym wie tak naprawdę? Prawie nikt, prawda? Kolejna z rzeczy, o których tak naprawdę nie mamy pojęcia, a które mogą mieć przeogromny wpływ na nasze finanse i na finansowe bezpieczeństwo naszych rodzin. Co tu dużo kryć, jeżeli w takiej sytuacji się nie postaramy, jeżeli nie zadziałamy przytomnie, no to spadek, zamiast poprawić naszą sytuację finansową, może ją całkowicie pogorszyć. Niedawno zastanawiałem się nad tym, jak to jest, że w naszym kraju działa tak duża liczba tych wszystkich firm pożyczkowych, które udzielają chwilówek, które pod pozorem spełniania naszych marzeń pakują nas w fatalnie drogie kredyty. I bardzo ciekawie napisał na ten temat Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej, który w jednym ze swoich wpisów na świetnym blogu Subiektywnie o Finansach napisał coś takiego. Któż nie chciałby robić biznesu w kraju, gdzie nie działa ustawa antylichwiarska? Praktycznie nie ma upadłości konsumenckiej. Banki są trzymane za twarz przez nadzór, rynek sprzedawania długów działa jak talala, zaś długi są dziedziczone z automatu, bez żadnych ograniczeń i bez względu na ich wysokość. To nie jest tak, że prywatni pożyczkodawcy przyszli do Polski, bo zobaczyli, że tu jest dużo ludzi, którym warto pomóc. Przyszli tu, bo robienie lichwiarskiego biznesu nad Wisłą jest łatwiejsze niż gdziekolwiek indziej. Mam do Was prośbę. Utrudnijmy im ten biznes. Nie zadłużajcie się, nie bierzcie tych pożyczek. To po prostu sobie pójdą, zanim w naszym prawie coś się zmieni. Po dzisiejszym podcaście chciałbym, żebyście zapamiętali przynajmniej te dwie rzeczy. Pierwsza, jeżeli dowiecie się o tym, że macie prawo do jakiegoś spadku, skonsultujcie się z prawnikiem. Myślę, że akurat w tym wypadku oszczędzanie na dobrej poradzie specjalisty może nas bardzo drogo kosztować. I druga sprawa, przygotujcie testament. Bez względu na to, ile macie lat. Jeżeli macie już rodziny, przygotujcie testament. Ja mam testament, wspólnie z żoną napisaliśmy dokument, w którym powołujemy siebie nawzajem do spadku. Taki testament kosztuje, jeśli dobrze pamiętam, 50 zł, robi się go u notariusza, więc to nie jest żaden koszt, a bardzo ułatwia sytuację, bo nie trzeba na przykład prosić sądu rodzinnego o zgodę na sprzedaż nieruchomości. A na koniec jeszcze jedna informacja. Łukasz Martyniec jest do Waszej dyspozycji. A konkretnie we wpisie, z którym ukaże się ten odcinek podcastu, możecie zadawać Wasze pytania, możecie komentować. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Łukasz obiecał, że będzie starał się na te komentarze i pytania odpowiedzieć. Myślę, że zdecydowanie warto z tego skorzystać. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za czas poświęcony na wysłuchanie tego podcastu i bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.